27 listopada, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20. Dzisiaj jeszcze jedna dodatkowa spółka na Waszą prośbę. Ale rozpoczynamy oczywiście od Allegro, który ten tydzień zakończył wylosowanie takiej mniejszej białej świecy z dość wyraźnym kolorem zielonym. Teraz minusem jest to, że ten zamknięcie wypadło mniej więcej na połowie czarnego korpusu, a więc nie ma tego wybicia tego czarnego korpusu. Natomiast plusem jest to, że faktycznie powstało tutaj ten cień, jest biały korpus, a więc w dalszym ciągu rynek jest gotowy do tego, aby pójść wyżej, tu w okolice tych 30 zł, gdzie mamy strefę i gdzie mamy zakres overbalansu. Ja przypomnę też tylko, że tutaj mamy tych overbalansu już dość sporą ilość, więc rośnie prawdopodobieństwo mocno wybicia tego, więc tutaj nawet w tym momencie, gdyby się rynek dobrze rozhulał, byłaby szansa pójścia w okolice 35-37 zł. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to tutaj pytanie, co tutaj jest grane, bo moim zdaniem to mamy tutaj jakiś impuls, teraz mamy korektę i teraz pytanie, jeżeli rynek nie będzie kontynuował, tylko zawróci, no to moim zdaniem schodzimy co najmniej do 21 zł, a prawdą też jest to, że no jest duże prawdopodobieństwo wówczas i zejścia nawet i gdzieś w okolice nowych dołów. Natomiast w tej chwili widzimy rynek też od strony takiej geometrycznej jest przygotowany do tego, aby jednym mocnym pociągnięciem wybić linię szyi odwróconej głowy z ramionami, co oczywiście nie w perspektywie kilku dni, ale nieco więcej, powiedziałbym może kilku tygodni, otwierałoby drogę o kolejne jakieś 9 zł, tak? Czyli z poziomu 27,9 to jest poziom 36. Widzimy tutaj ta strefa i przed chwilą również pokazywałem to na wykresie tygodniowym. No po prostu taka tutaj moim zdaniem istnieje opcja. No i teraz wszystko się też układa do tego. No, zobaczmy, obrót na lewym ramieniu malutki, tutaj w rejonie głowy duży, no i większy niż na lewym, tutaj w prawym, no bo to jest ten ostatni moment, ewentualnie przed wybiciem linii szyi, więc jest tutaj no, możliwość, bardzo ciekawie to się zapowiada, a pytanie, no właśnie jak to będzie teraz, no bo z jednej strony to zejście na wybiło ostatni potwierdzony szczyt, co prawda była korekta pędząca, ale wybiło ten ostatni potwierdzony szczyt. Jak najbardziej może się tu skończyć i wtedy, jeżeli przyszłaby czarna świeca, no to już było pierwsze ostrzeżenie, a wybicie tego linii, no to by było wskazaniem, że tak jak mówię, no schodzimy, moim zdaniem wtedy trzeba się liczyć tutaj te 19-20 zł. Natomiast jeżeli ten ruch wzrostowy byłby kontynuowany, na co powiedzmy sobie szczerze, jest też w tym małym, że tak powiem, wydaniu bardzo duża szansa, a mianowicie te trzy świece wzrostowe są na rosnącym obrocie, więc jak najbardziej. Teraz tutaj jest strefa wyczekiwania. Przypomnę, to są piątek, gdzie skrócona sesja, gdzie ruch zrobiliśmy w czwartek dość wielki, więc przyszedł pora na odpoczynek, więc jest mniejszy, więc jest tutaj jak najbardziej duże prawdopodobieństwo, duża szansa na to, żeby pociągnął dalej ten rynek w górę. Kolejna spółka CD Projekt. Na CD Projekcie mamy w tym tygodniu taką spółkę z delikatnym dolnym cieniem, ale w kolorze czarnym. No widać, że tutaj jest ten problem, znaczy się z pójściem dalej ze względu na tą silną strefę oporu, ale rynek też nie jest taki, gdzie by chciał tak od razu zrezygnować i powiedzieć basta i koniec, spadamy. Bo patrząc na kolory świec, to można powiedzieć pierwsza, druga, trzecia, czwarta i jeszcze jakaś próba ataku mogłaby być. Spójrzmy teraz na wykres dzienny. Na wykresie dziennym to się nie stało. Po dojściu do strefy, no mamy tutaj pin bar potwierdzony, zgadza się, ale ostatni dołek nie wybity. Teraz pytanie, co dalej? No na razie powiedziałbym sobie, nie mamy tutaj, znaczy się, ja inaczej powiem, nie widzę tutaj takiego wskazania na to, żeby spróbować krótkoterminową grę na wzrosty, ponieważ nie mam takiego sygnału, który by mnie do tego zachęcał. I cały czas jest możliwość, że mamy tu jednak A, B i jeszcze co najmniej przyjdzie C, a przecież może to się rozwinąć A, B,
cech pędząca i wtedy przyjdzie duży spadek. No jakby nie było, dojście jest do ważnej strefy, coś tu się zadziało. Jedyne, co czego mi brakuje do tych mocniejszych spadków, to nie mamy tu takiegoś jakiegoś większego obrotu, który by no, uwolnił jakąś część akcji. Dlatego mówię, no, jest tutaj przygotowany do tego, żeby wykonać co najmniej to C do rejonu tutaj tych 130 paru złotych, ale no, o odwróceniu tej silnej tendencji wzrostowej no na razie raczej nie ma tutaj wielkich wskazań na to. Kolejna spółka Dino. Na Dino kolejna tygodniowa czarna świeca. Na co bym zwrócił uwagę? Na fakt pojawienia się no wyraźnie większego obrotu niż tutaj w poprzednich tygodniach, ale to jest związane ze strefą na koronę. A pamiętamy, o czym mówiliśmy, no, że mamy tutaj też układ, który premiuje wyjście na nowy szczyt i to jest na razie realizowane. To już tutaj mówiliśmy, że tu by zawrócił rynek. No to teoretycznie jest równo nowy szczyt, no i on już powoli się do tego zbliża, no więc mają szansę pojawiać się obroty. Teraz patrząc na wykres dzienny, no trudno jest mi się tak jednoznacznie opowiedzieć, co tutaj mamy, ale no jeżeli już bym miał coś kombinować, to pierwsza, druga, trzecia, czwarta i jesteśmy tu w piątej, ale tutaj te wolne czy nie wskazują, że mimo wszystko rynek powinien być i atakować tutaj te szczyty, które mieliśmy latem. Kolejna spółka KGHM. Na KGHM-ie po tej czarnej, ciężkiej, spadkowej świecy. No mamy teraz co prawda białą, ale ona jest malutka, nie przebija połowy korpusu, więc jak najbardziej zagrożenie dalszym ruchem spadkowym po tej świecy jest. Tutaj tego bym nie, że tak powiem, nie lekceważył. Natomiast od strony obrót, cena i strefy, no to moim zdaniem powinniśmy jeszcze mimo wszystko na kardiotanie zawędrować gdzieś wyżej. Dlaczego? O, po pierwsze, strefa, która przeciąga jak magnes, jest wyżej. Jeszcze trochę brakuje. Teraz na tym spadku mieliśmy dwukrotnie większy obrót niż tutaj na tym wzroście, co raczej premiuje to, że tu na tym spadku akcje przejmowały, jak to się mówi, silne ręce i dlatego też w ramach fali piątej całego swingu od dołka myślę, że powinniśmy pójść tu w okolice 135-140. Patrząc na wykres dzienny, to też widzimy, że mamy pierwszą, mamy drugą. Overbalance wybity, a więc szansa na pojawienie się impulsu. No teraz zejście większe niż ta korekta, ale znoszące około 38%, więc idealnym do poziomu tego. No pójście dalej, tak jak mówię, co najmniej tutaj w ten rejon 135-137, no wydaje mi się bardzo, bardzo prawdopodobne. Kolejna spółka PKO S.A. No i tutaj tak jak na indeksie, po tym pinbarze no mamy dalszą próbę, bo pinbar z kolorem korpusu białego. Jest tutaj strefa oporu, a zakres overbalance jest nieco wyżej. I tutaj cały czas jest jeszcze szansa na to, aby, że tak powiem, wybić ten maksimum. No a wiadomo, że w przypadku bycia maksimum, no to myślę, że no dojście co najmniej do tego zakresu overbalance 6,97, to bezproblemowo powinno mieć miejsce. Natomiast jeżeli się nie uda wybić, a rynek zejdzie, wybije minimum tego pinbara, no to należy się liczyć z zejściem co najmniej do 70 zł, jeśli nie ma niższe poziomy cenowe. Patrząc teraz na wykres dzienny, tutaj konia z rzędem, dla mnie tutaj jeśli chodzi o falowość, to nic nie wiem. Znaczy się w tym sensie nic nie wiem, że no nie chcę się wypowiadać, co tutaj może być. Natomiast jeden szczegół przykuwa moją uwagę, ten układ tutaj, który jest takim układem typowym, dojście do strefy, cofnięcie, wybicie, retest, to pokazuje, że powinniśmy iść dalej tutaj. Moim zdaniem powinniśmy dalej iść do góry, chociażby do tej okolic właśnie 95-96 zł. Kolejna spółka, PKN Orlen. Na PKN-ie tutaj po tej dodzi, właściwie dodzi taki, mamy białą świecę, więc próbę kontynuacji.
No ale na przeszkodzie stoi nam tutaj ta strefa, widać wyraźna strefa, a potem ta wyższa strefa jest właśnie tutaj, widzimy dołek, dołek, dołki, cała konsolidacja dołki, tutaj właśnie na zakresie overbalance 70 złotych. Myślę, że to też jest taki, no nazwałbym to jako plan minimum dla PKN-u. Patrząc na wykres dzienny też tutaj według mnie mamy coś w rodzaju korekty pędzącej. I tutaj pierwsza, druga i teraz powinniśmy iść dalej do góry, moim zdaniem w rejonie 50 zł chociaż. No i teraz PKO, BP. Na PKO BP podobna sytuacja jak na PKO SA. Tutaj jeszcze lepiej widać, bo tutaj zarówno ta strefa, która przeciąga jak magnes, jak i zakres overbalance, no jest w rejonie tych 32 zł i myślę, że tu rynek powinien nam no chcieć dojść. Chcieć dojść. Oczywiście, tak jak w poprzednich przykładach, zagrożeniem jest tutaj pinbar na wyraźnie wysokim obrocie, ale zostawił korpus biały. No, powiedzmy sobie szczerze, to jest dość istotny element. Więc dlatego też, a w przypadku wybicia takiej świecy, no ten ruch jest jeszcze w jakiś sposób dość wyraźnie kontynuowany zazwyczaj, no więc idealnie by to się pokrywało z tym, żeby dojść co najmniej tutaj do tej strefy 32 zł. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to tutaj mamy podobne zjawisko jak na PKO SA, czyli też ciężko jest mi powiedzieć co, no bo tak de facto można było powiedzieć, że mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą i teraz A, B i co najmniej C idzie, tak? No, nie wykluczam tego, ale to sygnałem będzie dopiero wybicie tutaj dołka. Natomiast w tym, co teraz widzę na razie na ten moment, no to patrzę, że jest tutaj strefa wybita, strefa dynamicznie jest retest, no powinniśmy iść dalej do kolejnej strefy, czyli tutaj te rejony 31. No i tak jak mówiłem, tutaj konsolidacja, czyli gdzieś te rejony 31, 32, nawet jak tutaj wygląda ten wykres dzienny, to niecałe 33, to jest moim zdaniem dalej w zasięgu ruchu wzrostowego. No i PZU, i to na PZU bardzo silna świeca. I na co bym zwrócił uwagę? Na te dwa aspekty. Nie ma jakiegoś super wielkiego obrotu. I zostaje wybity overbalance. I zostaje wybity ostatni podkreślony szczyt. Dlaczego on na to wskazuje? Ponieważ no, dzisiaj też mówiłem chyba. No jest coś takiego, że jeżeli rynki rysują podobne schematy, czy akcje, czy indeksy, podobne schematy i teraz na jednym jest jakieś wyraźne rozwiązanie tego schematu, to najprawdopodobniej reszta też tych, nazwijmy spółek czy indeksów, no może w wolniejszym tempie, może w innym, ale też będzie chciało tego dążyć. I tutaj, dlaczego o tym mówię? No bo tutaj PZU wyraźnie, wyraźnie, podkreślę to, rozprawił się z zakresem overbalansu. No i teraz pamiętamy przed chwilą wszystkie banki PKO, PKO SA, PKN, tam no, brakuje jeszcze do overbalansu. Nie są to odległości wielkie, ale brakuje. No i nawet idąc tym torem, to nawet gdyby nie mieli go pokonywać, no to jest jeszcze jeden element, który pokazuje, że raczej powinni iść i co najmniej osiągnąć ten overbalans. A to jeśli chodzi o samą PZU, no to widzimy, że no to jest taki wzrost, który w którymś momencie musi się skończyć. Tutaj nie ma, że boli, ale są naprawdę pozytywne kwestie, bo tak jak powiedziałem, jest ruch, który wybija ostatni potwierdzony szczyt, jest ruch, który wybija overbalance, no więc jak gdyby pada w tym średnim i długim terminie taki element, który dość mocno daje szansę na to, że jednak to jest jakiś pierwszy impuls od dołka, który przypomnę wypadł na strefie na koronę, czyli tu też no, piękny układ. Nie wiem, czy układ, który zaprowadzi nas docelowo na nowe szczyty, ale układ, który gdzieś tam w jakiejś korekcie ma szansę zaprowadzić nas co najmniej w rejonie 38 zł. Patrząc teraz na wykres od strony dziennej, no to no, co jest właśnie to, że teraz możemy być tutaj fali piątej. Zobaczmy, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, fala piąta i w tej piątej pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i wydaje się, że tutaj no, rynek ma szansę dojść, ale czy przebić tego, nie wiem, okolic 33, 33, 50. Tą strefę tutaj ceną wybita już jest linia też trendu, więc no
Trzeba mieć to na uwadze. Teraz tu mamy skokowy wzrost obrotu na wybiciu oporu, więc to jest kolejny element, który wskazuje, że jeszcze dalej powinien ten ruch trwać. I oczywiście tutaj mówię to, co się wydaje bardziej dla mnie tak wzrokowo realne, że tu jest jakaś fala piąta i ona gdzieś dobiegnie tutaj może końca, ale pamiętajmy, to jest po prostu to, co najbardziej realne, bo kto zagwarantuje, że nie wiem. Może to się wydaje teraz kosmiczne, ale że to nie jest pierwsza, druga i tu rozpoczęła się trzecia, w której mamy jakąś korektę pędzącą i tutaj dalej rynek idzie. No, to naprawdę nie jest tak hop-siup, żeby strzelać, że tu się skończy na 100% i uciekać. Jeżeli ktoś jest mocno zarobiony, to pewno nie ma co ryzykować, tak? Bo mówię, duże prawdopodobieństwo jest tego, że tutaj gdzieś się może wykończyć cały impuls wzrostowy odwrotny. I na koniec ostatnia spółka to jest właśnie spółka, o którą prosiliście, a więc TS Game. Najpierw taki rzut oka na wykres miesięczny, ale to tylko dlatego, żeby zauważyć, iż po tym swingu wzrostowym, po tym impulsie mamy korektę A, B, C, C jako piątka. Teraz tu mieliśmy 5 miesięcy takiej bazy i widać, że ten miesiąc no, będzie najprawdopodobniej miesiącem wybijającym się z tej bazy. Patrząc teraz na wykres tygodniowy, no tutaj widzimy osiągnięty dołek, fala pierwsza, druga, no jesteśmy w trzeciej, jeszcze ten wzrost może być kontynuowany. To, na co tutaj jest, to chcę omówić za chwileczkę przy wykresie dziennym, więc może się nie będę na tym teraz tutaj skupiał. No i widzimy od tej strony patrząc, mamy wybity ostatni potwierdzony szczyt, czyli tak naprawdę otwiera nam się droga tutaj co najmniej do strefy w okolicach 240, 230, 240 zł. No i teraz spójrzmy na wykresie dziennym. A w wykresie dziennym to, co chciałem tu przedstawić, bo nie miałem, nie wiem, w tym programie nie umiem znaleźć sobie takiego, nazwijmy, narzędzia, które by pozwalało na wyrysowanie nam filiżanki, więc skorzystam z Elipsy, żeby to poprawić. Zobaczmy, tu ta baza, obrót, teraz cena wykonuje nam ruch taki ale ala filiżanki, to samo dzieje się na obrocie. No i teraz ten obrót tutaj rośnie. Mamy tutaj pierwszą strefę, ale tak dla mnie tym chyba atakiem takim mocniejszym, który mógłby od razu nawet przeskoczyć właśnie do tej strefy na 230, jest wybicie tutaj tych rejonów 160, tutaj gdzie mamy tą konsolidację, tak? Zobaczmy, tu pojawił nam się silny obrót, tu pojawił nam się silny obrót, więc to jest ten poziom tutaj, który jest do wybicia, ale rynek widać, że chce iść do góry. No i teraz pytanie, bo filiżanki mają to do siebie, że potrafią realizować szatańskie wzrosty. A patrząc tak od strony normalnej, no to mamy pierwszą, drugą, jesteśmy tu gdzieś w trzeciej, teraz jakaś czwarta, piąta i wtedy może nastąpić korekta i dopiero wtedy byłoby to dla mnie atrakcyjne do grania. Natomiast jak zadziałać w przypadku wybicia? No to jest też RM, bo mówię, filiżanka potrafi dać bardzo, bardzo mocny wzrost, ale ogólnie rzecz biorąc, powiem, że są pierwsze objawy, że te spadki całe długie się po prostu dobiegły końca. I jest na to duża, duża szansa. Co może popsuć? Może popsuć, jeżeli teraz rynek tutaj by zawrócił, wybił nam ten dołek, no to mamy tutaj tylko korektę ABC i możemy patrzeć na nowe niższe dołki. Ale są tutaj pierwsze, jakby takie zajawki tego, że tu dochodzi do zmiany, łącznie z tą formacją filiżanki. To by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20 z małym plusikiem.